Makaron z kurczakiem i z suszonymi pomidorami. Porcja mniej więcej na dwie osoby. Pomidory nie w zalewie. Pomidory trzeba rozpłaszczyć, żeby lepiej się kroiły. Zalewam tak, żeby pomidory nie wystawały. Zostawiam do namoczenia. Kurczaka kroję w kostkę centymetr na centymetr. Zanim zacznę smażyć kurczaka, wstawię sobie wodę na makaron. Wody nie trzeba solić. Gdy kawałek kurczaka zacznie się smażyć, dorzucam resztę. Gotuję makaron zgodnie z tym, co mi napisali na opakowaniu. Mięso jest białe w środku. Dodaję suszone pomidory, które zalałem wcześniej wodą. Razem z wodą. I gotuję tak przez 2 minuty. Potem zdejmuję z ognia i dodaję śmietanę kremówkę. Czekam, aż zacznie mi pyrkać. Dorzucam makaron. I to będzie miała konsystencję takiej zupy. Teraz trzeba to wszystko ładnie wymieszać, zdjąć z ognia i zostawić na jakieś 5 minut. Wtedy zgęstnieje. Ważne, żeby dać oryginalny parmezan. Zmielony w paczce wychodzi taniej. Najłatwiej nakłada się chochlom do zupy. Serio, ten parmezan to nie jest dekoracja, on naprawdę dużo daje. A, i jeszcze słabo się odgrzewa. Najlepiej od razu zjeść wszystko.